niczego, to już... Andrzejowi Matlejakowi, który zawsze nas chętnie tutaj gości i wspiera we wszystkich naszych działaniach. Mam zaszczyt powitać naszych szanownych gości. Panią mecenas Marię Szomek-Gniemnę. Pani Maria Szomek-Gniemna jest wiceprezesem do spraw polskich Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, czyli pełni najważniejszą dla nas funkcję. Chciałabym powitać pana Konrada Gniemnę, wybitnego pianistę i kompozytora. Wczoraj słuchaliśmy jego przepięknego, patriotycznego koncertu Chopinowskiego. Przy okazji chciałem poinformować osoby, które wczoraj nie były obecne na uroczystości, że cały koncert będzie można obejrzeć, można go wysłuchać już za dwa dni w internecie na stronie USA Pol TV lub I Am Pol TV. Zdaje się, że się... Słyszycie Państwo? Tak. Witam naszego honorowego gościa, pana Stanisława Gongora z rodziną. Pan Stanisław Gongor jest bratem generała Franciszka Gongora, który miał być mianowany dowódcą sił zbrojnych NATO i który tej nominacji niestety nie doczekał. Zginął w traktacie nad Smoleńskiem. Witam naszą smoleńską rodzinę, panią Anię Wojtowicz, i pozdrawiam panią Marię Seweryn, wdowę po tragicznie zmarłym panu Wojciechu Sewerynie, która z nami jest myślami dzisiaj. Nie mam jej w tej chwili na sali. Witam serdecznie i przedstawiam, chociaż prawdopodobnie nie muszę już przedstawiać, nowego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanu Illinois, pana Bogusława Niemczewskiego. Witam naszych bohaterów, świadków naszej tragicznej historii. Pana Bogdana Jerzego Korożowskiego, byłego żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, który osobiście znał poległego w Smoleńsku generała Gongora. Oraz wielkiego patriotę, pana Stanisława Weigemana, który walczył w czasie II wojny światowej pod dowództwem generała Andersa pod Monte Cassino. Pan Stanisław Weigeman jest członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej wieloletnim i w ubiegłym roku otrzymał Nagrodę Dziedzictwa Polskiego Life Achievement Award. Witamy serdecznie. Witam Polonię Chicagowską. Bez waszego wsparcia nie istnielibyśmy. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Organizatorem tegorocznych trzydniowych obchodów są trzy parafie: świętego Ferdynanda, świętej Trójcy i świętego Jacka. Ponadto wszystkie najważniejsze organizacje polonijne: Kongres Polonii Amerykańskiej, Związek Klubów Polskich, Związek Podhala, Narodowe Siły Zbrojne, Nowe Pokolenie, Raj Katyński oraz Stowarzyszenie Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Tu tutaj dzisiaj z nami na sali członkowie Klubu Gazety Polskiej. Witam serdecznie.
dzisiaj tutaj, żeby uczcić dwie tragiczne rocznice. 75. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 5. rocznicę tragedii smoleńskiej. Dwie rocznice, które już nierozerwalnie będą ze sobą połączone. Połączone męczeńską śmiercią naszych najwybitniejszych obywateli. W największym dramacie narodu polskiego, jaki zdarzył się po II wojnie światowej, zginęli nasi największy patrioci. Z prezydentem Polski, świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, generałami, ministrami, posłami na Sejm, zginęli udając się do Smoleńska na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego. Lecieli tam, żeby uczcić pamięć tysięcy polskich oficerów z piastro zamordowanych strzałem w tył głowy. Lecieli tam z potrzeby serca. Zginęli na służbie Rzeczpospolitej. W dniu 10 kwietnia 2010 roku nasz rząd, nasz obecny rząd, padł na kolana i do tej pory się z tych kolan nie podniósł. Padł na kolana przed mordercami. Czy to możliwe, że my także, jako naród, cofnęliśmy się do czasów Katynia, że znów można bezkarnie deptać naszą godność i dumę, można poniewierać nasze świętości, widząc, że cały świat wie, tak jak wiedział kiedyś i milczy, tak jak milczał kiedyś. Zostaje nam tylko poczucie upokorzenia, uczucie, którego tak boleśnie zaznali nasi przodkowie. Niedługo czekają nas w Polsce wybory. Być może to już ostatnia szansa dla Polski. Żeby podnieść się z kolan, trzeba najpierw zmienić władzę. Zmienić tę władzę, która tak bardzo boi się prawdy. Pozwólmy powrót zwyciężyć zło. Pamiętajmy o tym, idąc do urny wyborczej. Dziękuję. Chciałabym teraz prosić o zabranie głosu panią mecenas Marię Szonę-Giniętę, która wygłosi prelekcję pod tytułem Dlaczego zginął Lech Kaczyński? Po prelekcji świętej zostanie film, tak jak już mówiliśmy, druga część, bo to będzie nawiązywało do prelekcji pani mecenas Szonę-Giniętę. I w filmie wystąpi również kandydat na prezydenta pan Andrzej Duda. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło spotkać się ponownie, bo już żeśmy występowali tutaj chyba z mężem jakiś czas temu. Także dzisiaj jestem tylko ja, gdyż mąż jest na spotkaniu z Polonią w Toronto, w Kanadzie. Także podzieliliśmy się właśnie na tą okazję i w związku z tym dzisiaj właśnie przyjechałam do Państwa z synem na odmianę. Może zanim zacznę swoją prezentację, chciałabym jeszcze wrócić do tej książki, o której tutaj Państwo słyszeliście. Chciałam tylko dodać, że posłowie do tej książki napisał Jarosław Kaczyński specjalnie na 5. rocznicę tragedii smoleńskiej. Także na końcu jest list Jarosława Kaczyńskiego do Polonii w związku z 5. rocznicą tragedii smoleńskiej, jak również jest przemówienie Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić w Katyniu i niestety tak los sprawił, że nie dane mu było tego wygłosić. Także dwa, można powiedzieć, ważne przekazy o Jarosława i Lecha Kaczyńskiego dla Polonii w związku z 5. rocznicą. Ja dzisiaj swoją prezentację, jak widzicie Państwo, tytuł jest nieco inny niż był zapowiedziany, aczkolwiek to się wszystko rzeczywiście do tego sprowadza. Dlaczego Lech Kaczyński musiał zginąć? Krótko mówiąc, będę chciała nawiązać do spadkobierstwa, do testamentu Lecha Kaczyńskiego, a ponieważ jest to dla nas dzisiaj bardzo ważne i chciałabym, żebyśmy my Polacy lepiej zrozumieli naszego wspaniałego, wielkiego
Świętego Małego Prezydenta, jak to było dzisiaj pięknie powiedziane w czasie mszy. Bo był wybitny, był wspaniały, był wielkim intelektualistą, ogromnym patriotą i wielkim wizjonerem. Natomiast większość z nas zna Lecha Kaczyńskiego z propagandy pogardy. I dlatego chciałabym, żeby ten obraz Lecha Kaczyńskiego w końcu był prawdziwy w polskim społeczeństwie. Dlatego chciałabym poświęcić jemu tą, postaram się jak najkrótszą prezentację. To jest dopiero otwarcie tematu. My musimy zacząć uczyć się przesłania Lecha Kaczyńskiego do Polaków, bo w tym jest nasza szansa, w tym jest nasze zbawienie, ja uważam. W tym jest nasz ratunek. Dlatego chciałam poświęcić parę słów jego testamentowi. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że, to znaczy my wszyscy już rozumiemy, że w tej chwili dzisiaj Polska jest zagrożona. Suwerenność Polski, bezpieczeństwo Polski, niepodległość jest zagrożona. Przez te wszystkie lata Rosja wykazywała zdecydowaną agresję w stosunku do państwa polskiego i narodu polskiego, a Polacy i państwo polskie udawało, że tego nie widzi. Więc musimy zrozumieć, co Rosja robiła, bo nie można tego dalej ukrywać i mówić, że się nic nie dzieje i udawać, że tego nie wiemy. Jak widzicie, nawet w tym roku Rosja podważa pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli ten pakt, który podzielił Polskę między Stalina a Hitlera. A Rosjanie twierdzą, że to była konieczność historyczna i w ogóle to nic złego, mimo że ten dokument, to wydarzenie historyczne zostało uznane przez Parlament Europejski jako zbrodnicze. To dzisiaj Rosja stara się przekonać Europę i świat, że to nie było zbrodnicze, że to było normalne polityczne rozgrywka. Druga rzecz. Usprawiedliwianie Katynia. Polityka antykatynia od samego początku, od 1992 roku, w momencie ujawnienia rozkazu katyńskiego. Od razu wdrożona polityka antykatynia, że to było usprawiedliwione. To jest bardzo ważne. Co jest ważne? W 2004 roku Rosja zlikwidowała święto rewolucji październikowej i proszę Państwa, w tym samym dniu utrzymała święto, tylko zmieniła go na święto wypędzenia Polaków z Moskwy w 1610 roku. Proszę bardzo, sięga do 1610 roku i w nadinterpretacji stawia Rosjanom Polaków jako wroga numer jeden. I dzisiaj zamiast rewolucji październikowej to świętują wypędzenie Polaków z Moskwy. Absurd historyczny. Polityka agresji w stosunku do Polaków. Dzisiaj, obecnie ukazują się w prasie rosyjskiej artykuły dyskredytujące żołnierzy wyklętych, żołnierzy Armii Krajowej, mówi się o nich faszyści. Słyszeliście na pewno. Świat w tej chwili mówi o faszystach. A co to są? To są właśnie żołnierze wyklęci, to są żołnierze Armii Krajowej, to są wszyscy ci, którzy stają w obronie polskiej niepodległości, suwerenności, wszyscy polscy patrioci. Wtedy byli piętnowani jako faszyści i dzisiaj znowu to się zaczyna. Ta sama logika, ta sama strategia wtedy działała i wydaje się, że dzisiaj też działa. Oskarżają Rosjanie Polskę o doprowadzenie do II wojny światowej. Twierdzą, że wynikiem wojny, zimnej wojny, twierdzą, że zimna wojna jest nierozstrzygnięta. I tutaj, proszę Państwa, wracam do Lecha Kaczyńskiego. Musimy wiedzieć, że Lech Kaczyński był osobą najważniejszą w strukturach NATO, która popierała rozszerzenie struktur NATO na Ukrainę i Gruzję. I walczył o to właśnie wsparcie dla Gruzji i Ukrainy, szczególnie na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku w kwietniu. Wtedy był wielkie starcie, wielka rozgrywka międzynarodowa między Rosją a NATO. I Rosja chciała, żeby zablokować wyjście Gruzji i Ukrainy do NATO, a Polska, głównie Lech Kaczyński, walczył o to, żeby to otworzyć to wejście. I w efekcie osiągnął kompromis, który mówi, że no jeszcze dzisiaj wam nie dajemy tych procedur wejścia do NATO, ale oświadczamy, że chcemy, żebyście weszli do NATO. I to było zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego nad Putinem w Bukareszcie. Parę tygodni później, to przepraszam, parę miesięcy, to jest kwiecień,
a potem mamy sierpień. Rosja atakuje Gruzję, Osetia i Abchazja, prawda? Co? Czyli zemsta, czyli pokazanie światu, że Rosja nie pozwoli na to, żeby Gruzja weszła do NATO. I co Lech Kaczyński robi? Znowu wykazuje ogromne przywódcze umiejętności. Jest bardzo skuteczny. Tak jak był skuteczny na szczycie w Bukareszcie, tak samo jest bardzo skuteczny w kryzysie gruzińskim. Przywozi 4 prezydentów Europy Centralno-Wschodniej i własną piersią niejako zasłania Gruzję przed rosyjską agresją. To jest 8 sierpnia 2008 roku, proszę Państwa. Bardzo ważne, bo Rosja się wycofała. Także tutaj mamy taki fragment, że był pomyślnie, udało mu się osiągnąć sukces w Bukareszcie. Następny slajd, proszę. I tutaj, proszę Państwa, co powiedział prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi 8 sierpnia w Gruzji, wtedy, kiedy przyjechał z 4 prezydentami. To trzeba o tym wiedzieć. To jest ważne. Mówi tak, sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają. Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. To mówi Lech Kaczyński w Gruzji, w Tbilisi, sierpień 2008. Mówi dalej, wszyscy poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla Europy. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas rosyjskich apetytów. Ale okazuje się, że to błąd, że tak nie jest. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli wartości, o które opiera się Europa, mają jakiekolwiek znaczenie. Proszę Państwa, jakie to są ogromnie ważne słowa, jakże ogromnie aktualne dzisiaj, to dopiero z tych perspektywy 5 lat i wszystkiego tego, co się wydarzyło w tych trudnych 5 latach, widać, jakim ogromnym wizjonerem, jakim wielkim intelektualistą jak był Lech Kaczyński i jakie miał ogromne zrozumienie sytuacji, którą my dzisiaj po 5 latach z trudem jeszcze nie możemy zrozumieć. Następne, proszę. Tutaj mamy następne, tam był sierpień 2008, teraz jest 1 września 2009, rok później. Westerplatte, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Bardzo ważne wydarzenie. Proszę Państwa, wrzesień 2009 jest kluczowy dla zrozumienia dramatu smoleńskiego. Co się dzieje? Spotyka się Lech Kaczyński na Westerplatte, mówi tak, po pierwsze, w Monachium, pamiętacie Państwo Monachium, 1938 rok, kiedy świat zgodził się oddać Niemcom Czechosłowację. Tak zwana polityka epizmentu. Oddajmy Hitlerowi Czechosłowację, to może go uspokoimy, może się na tym skończy. Polityka epizmentu, która mówi, że jeżeli się ustępuje agresorowi, to tylko się go zachęca do dalszej agresji. Lech Kaczyński ostrzega i mówi, że imperializmowi należy się zawsze przeciwstawiać i przypomina słowa Churchilla chyba, że w Monachium między honorem a hańbą wybrano hańbę, ale i tak nie uniknięto wojny. Ostrzega świat przed ustępowaniem agresorowi. Mówi, że to zawsze prowadzi do wojny, że tego nie wolno robić, ale świat go nie chce słyszeć. Świat chce robić, jak to się mówi, chce współpracy z Putinem, za każdą cenę. Następne, proszę. I następna data, bardzo krytyczna, 17 września, rocznica agresji rosyjskiej na Polskę. Bardzo dużo się dzieje w tej dacie. Pierwsza rzecz to jest prezydent Obama. My mówimy, że wycofuje się z tarczy antyrakietowej w Polsce. On się nie wycofał formalnie, on ją zmodyfikował, ten program. Niemniej jednak w świat poszedł przekaz, że Ameryka wycofała się z tarczy antyrakietowej w Polsce i zrobiła to pod wpływem nacisków Putina. W momencie, kiedy Obama ogłosił tą właśnie decyzję, to Putin otrzymał sygnał od Ameryki, że Ameryka, powiedzmy sobie, otwiera się pewne pole do negocjacji w tej sprawie, prawda? Był sygnał. Putin momentalnie to zrozumiał.
wrzesień również atak cybernetyczny na instytucje państwowe. Dlaczego? Dlatego, że to jest metoda Moskwy zasygnalizowania, że im się coś nie podoba. A było podobnie ze Estonią i to jest 17 wrzesień. Podobnie było 10 kwietnia. Też był atak cybernetyczny na instytucje państwa polskiego. Bardzo symboliczny, analogiczny gest. A jeszcze może chwileczkę. Uchwała Sejmu. 17 wrzesień. Sejm podejmuje uchwałę, w której mówi, że Katyń to jest zbrodnia ludobójstwa. I to rozwściecza Moskwę, bo nam nie wolno mówić, że Katyń jest ludobójstwem. Katyń może być tylko i wyłącznie zbrodnią polityczną na przeciwniku politycznym. I w związku z tym, tak jak wszystkie ofiary stalinizmu, te miliony, które tam Stalin wymordował, prawda, to my jesteśmy po prostu taką jedną z tych wielu, wielu ofiar. To jest pomniejszanie rangi zbrodni katyńskiej, bo zbrodnia katyńska jest popełniona na narodowej grupie etnicznej polskiej. Głównie z powodów narodowościowych, a nie politycznych. I to jest cięższa kategoria zbrodni, najcięższa kategoria zbrodni międzynarodowej. To się nazywa po angielsku genocide. Więc nam nie wolno mówić, że Katyń to jest genocide, że ich wymordowano, bo byli Polakami, mimo że w samym rozkazie jest napisane, że skazuje się na śmierć, powiedzmy sobie, polskich oficerów w 97% Polaków. To jest specyficznie wymieniony dowód na ludobójstwo. Ale nam nie wolno tak mówić, nie wolno tak tego traktować, bo Rosja sobie tego nie życzy. Wielki spór o politykę historyczną. I następnie, proszę Państwa, wrzesień 2009, wielkie manewry wojskowe rosyjskie. Zapad 2009, pierwsze od 90 roku. Pierwsze ogromne manewry z czym? Z symulacją ataku nuklearnego na Warszawę. I jeszcze dodatku, do tego zaprosili polskich generałów, żeby obserwowali, no bo mieli obowiązek zaprosić obserwatorów, no to ich zaprosili i pokazali im, jak oni zrobią atak nuklearny na Warszawę. To jest wrzesień 2009 i cały czas rozgrywa się sprawa umowy, wieloletniej umowy gazowej między Polską a Rosją, w wyniku której Rosja negocjuje najgorsze dla nas, najgorsze możliwe warunki w całej Europie. Płacimy najwyższe ceny gazu w całej Europie dzięki tej umowie, którą wówczas Rosja zażądała od nas, a potem została zawarta. Następne, proszę. Teraz tak. Więc tak jak powiedziałam, moja prezentacja jest o dlaczego Lech Kaczyński musiał zginąć. Ten tytuł właśnie łączy się z tą myślą, że musimy walczyć o zmianę sposobu myślenia. To są, proszę Państwa, fragmenty wystąpienia Lecha Kaczyńskiego w Nowym Jorku 23 września 2009, czyli mamy 17 wrzesień, tam się kotłuje wszystko, Obama się wycofuje z tarczy antyrakietowej, a tydzień później Lech Kaczyński jest w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych i spotykają się z Polonią. To jest bardzo ciekawe wideo, na YouTube można znaleźć, kiedy Lech Kaczyński mówi do Polonii w Nowym Jorku, po polsku. I o czym on mówi? Bardzo ważne rzeczy mówi, proszę Państwa. A po pierwsze mówi tak, że musimy rozszerzyć NATO, gdyż NATO jest gwarancją utrzymania pokoju. A po drugie mówi, że Rosja poważnie zagraża Europie, czyli ostrzega przed rosyjską agresją, przed rosyjskim imperializmem. Świat tego nie chce słyszeć, prawda? Bo to jest moment polityki resetu. Polityka resetu jest wprowadzona 1 stycznia 2009 roku. A tu mamy wrzesień 2009 roku, prawda? Czyli to jest ten okres, wstępny okres polityki resetu. I teraz co dalej Lech Kaczyński mówi? To jest cytat o jego. Wierzenie, że czyjeś imperialne apetyty same się zaspokoją, jest wierzeniem w cuda. Czyli mówi, że krótko mówiąc odnosi się do polityki epizmentu i mówi, że Rosja się nie zatrzyma, jeżeli będziemy jej ustępować. Prawda? Czyli ustępstwo zachęca do dalszej agresji. To jest jego przesłanie. Prawda? I teraz on mówi o czymś takim. Mówi tak, musimy zmienić sposób myślenia. Musimy zmienić sposób myślenia o Rosji. Nie możemy myśleć, że Rosja może być partnerem, że Rosję można wciągnąć w struktury europejskie, że z Rosją można się dogadać, bo to wszystko jest polityka resetu. Bądźmy przyjaciółmi, zapomnijmy o historii, podkreślmy to wszystko, zapomnijmy, budujmy piękną, świetlaną przyszłość i nie
przeszłości, prawda? Podejście polityki resetu. Putin jest kreowany jako demokrata, jako postępowiec, wielkie nadzieje Zachodu. Zachód bardzo potrzebuje zachęcić Rosję do współpracy, robi wszystko, żeby to osiągnąć. I Lech Kaczyński mówi, nie, nie tędy droga, nie tędy droga, prawda? Ostrzega przed tym. I mówi, musimy zmienić sposób myślenia o Rosji. Bo polityką resetu pogorszymy, a nie polepszymy sytuację międzynarodową. Dzisiaj to rozumiemy. Dzisiaj to Warszawa zrozumiała. Dzisiaj to Waszyngton zrozumiał. Ale 5 lat później. I teraz tak, co dalej Lech Kaczyński mówi? Zmiana sposobu myślenia to droga kamienista i prowadząca ostro pod górę. O taką zmianę sposobu myślenia musimy walczyć. To nie przysparza mi popularności, mówi. To przysparza mi to bólu. Ale ja tę walkę będę kontynuował. Następny proszę. Tutaj króciutko tylko powiem, że prezydentura Lecha Kaczyńskiego przypada w bardzo trudnym okresie polityki międzynarodowej. Zaczyna się w momencie, kiedy mamy w Białym Domu George'a Busha i republikanów u władzy. 1 stycznia 2009 demokraci dochodzą do władzy i cała polityka, prawda, o 180 stopni się zmienia i jest mandat wycofania wojsk, polityka pokoju, całkowicie radykalna zmiana kursu w stosunku do Rosji. I to przypada właśnie na kadencję Lecha Kaczyńskiego. Niezwykle trudne, niezwykle skomplikowane wyzwanie polityki międzynarodowej. Następny proszę. O tym musimy pamiętać. I teraz tak, chciałabym przejść do tego, co dzisiaj widzimy, co się działo na Krymie, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje w sferze informacyjnej, propagandowej. Rosja realizuje politykę wojny, aby pokonać przeciwnika bez walki. Następne proszę. I do tego używa strategii, o której na pewno Państwo słyszeliście, tak zwanej wojny hybrydowej. Wojna hybrydowa, nie będę się rozwodziła, nie mamy czasu, tylko zaznaczę, że ona się składa z wielu rodzajów taktyk, strategii. I tutaj wymienię. Wojna psychologiczna, historyczna, intelektualna, informacyjno-sieciowa, cybernetyczna, ekonomiczna, polityczna i dopiero na końcu militarna i totalna. Następne proszę. I tutaj mamy doktrynę wojskową rosyjską z lutego 2010, na 2 miesiące przed Smoleńskiem. I co Rosjanie mówią w swojej doktrynie? Ja to rozwiłam tak, żebyśmy rozumieli. Mówią tak, najważniejsza jest wojna informacyjna. W celu osiągnięcia efektów politycznych bez użycia siły. Następnie jest punktowa interwencja militarna, a potem zapewnienie pozytywnej reakcji na użycie siły zbrojnej. To jest dokładnie to, co mówi Rosja. Jeszcze mówi o punktowej interwencji militarnej w następnym paragrafie. I generał Koziej, obecny szef PBM-u, powiedział, że dla nas Polaków najniebezpieczniejsze było zagrożenie, uderzenie znienacka. Czyli dokładnie coś, co się wpisuje właśnie w to przygotowanie, punktowa interwencja, a następnie kontrola reakcji. Następny proszę. I teraz tak. Niedawno nasi polscy politycy powiedzieli, że Smoleńsk to był strzał w serce Europy. A to jest również dramat o wydarzeniu w wymiarze europejskim i światowym. Ale z mojego punktu widzenia chciałam zwrócić uwagę, że jest to również strzał w serce NATO. Bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Ponieważ po pierwsze, w Smoleńsku ginie główny kandydat na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO, generał Franciszek Gongor. Mamy dzisiaj z nami brata generała Franciszka Gongora. Składamy wyrazy szacunku i uznania. W Lesie Katyńskim leży tylko dwóch. Chciałam powiedzieć, że to nie jest zaniedbanie strony polskiej, że tylu generałów straciliśmy w Smoleńsku.
to jest sabotaż. To jest akcja sabotażowa, ponieważ generałowie mieli lecieć osobnym samolotem, mieli lecieć kasą. To jest udowodnione i udokumentowane. Oni przyszli wcześniej na lotnisko w Okęciu i mieli lecieć osobnym samolotem, tylko się okazało, że ten samolot nie działa, jest popsuty. I stanęli przed dylematem. Albo w ogóle nie lecieć, albo lecieć tu kolejno. I trzeba o tym wiedzieć, proszę Państwa, jak się nam mówi, że jesteśmy nieodpowiedzialni. My nie jesteśmy nieodpowiedzialni. Ta sytuacja jest wynikiem sabotażu. Sabotażu. Następnie musimy wiedzieć, że w Smoleńsku ginie dowódca Polskich Sił Powietrznych, generał Andrzej Błasik, który we wrześniu 2009 roku otrzymał wysokie wyróżnienie państwowe amerykańskie Legion of Merit od rządu Stanów Zjednoczonych za zasługi w integracji Polskich Sił Powietrznych ze strukturami NATO. Następne proszę. Jak nam się, proszę Państwa, mówi, tak jak nam się ostatnio parę dni temu powiedziało, że generał pijany, generał Błasik był w kabinie, okej, okay, to ja bym chciała, żebyście Państwo wiedzieli, że we wrześniu 2009 generał Błasik został uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń państwowych Stanów Zjednoczonych. I tutaj widzicie, za wyjątkowy wkład we wzmacnianie i rozwój sił powietrznych NATO w latach od kwietnia 2007 do września 2009. Ja bym chciała wiedzieć, czy ci, którzy robią z niego pijanego, nieodpowiedzialnego przywódcę, który doprowadził do katastrofy, czy to są ci, którzy zostali odsunięci od honorów i awansów w związku z tym, że mieli zbyt bliskie powiązania z Moskwą. I dzisiaj oskarżają tego, który właśnie był naszą nadzieją i naszą dumą, a w związku z tym jego pamięć muszą zniszczyć. Następna proszę. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że generał Gongor również otrzymał wysoką nagrodę Legion of Merit w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych. I bylibyśmy wdzięczni, gdyby ta nagroda, ten dyplom był nam, Polakom, udostępniony, bo to jest nasza duma. I w efekcie, proszę Państwa, wojny hybrydowej, opinia publiczna, jak skuteczna jest wojna, którą Rosja prowadzi z polskim narodem? Proszę popatrzeć. W sondażu z 2008 roku 71% Polaków było gotowych oddać życie za Polskę. Natomiast w 2014 roku jedynie 19%. Okay? Tak działa wojna hybrydowa, głównie wojna informacyjna, psychologiczna, dezinformacja, manipulacja, kontrola naszych umysłów. Dlatego apeluję, abyśmy sięgali do źródeł i zastanawiali się nad przesłaniem i testamentem, jaki zostawił nam nasz wspaniały, wielki prezydent Lech Kaczyński. Dziękuję bardzo.